Dzień dobry, witam Was w przedszkolu e-commerce. Dzisiaj na kolejnym naszym live będziemy rozmawiać dalej o strategii, o tym, w jaki sposób możemy zaplanować działania jeszcze przed otwarciem sklepu online i w ogóle firmy, żebyśmy później nie musieli się w tym wszystkim gubić. Dzisiaj razem ze mną będzie nasz specjalista od strategii Maciej Stępa z firmy sprzedajfirmę.pl. I bardzo, bardzo Was zachęcam, żeby zadawać mu pytania, ponieważ Maciej z chęcią na wszystkie Wasze pytania i moje, mam nadzieję, odpowie. Dzień dobry, Macieju. Dzień dobry, Gosiu. Dzień dobry, Gosiu. Witaj. Tak się nie rozpędzajmy może z tymi pytaniami, bo ja oczywiście na pytania z ogromną przyjemnością odpowiadam, ale mamy bardzo dużo materiału do omówienia, który mamy przygotowany i kurczę, myślę, że harmonogram będzie napięty. Myślę, że tak, ale jeżeli jakiekolwiek pytania się tutaj pojawią, to oczywiście będę naciskała, będziesz musiał na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanko. Na czym powinna opierać się nasza strategia? Co powinniśmy wiedzieć, zanim zaczniemy ją planować? Słuchaj, to dla każdego, kto czyta i się interesuje światem, pewnie może brzmieć jak banał, a dla tych, którzy się nie interesują, może brzmieć jak szaleńcze objawienie, ale prawie 3000 lat temu chiński strateg Sun Tzu sformułował taką myśl, że jeżeli z kimś walczysz, to masz dwa zadania. Musisz poznać siebie i poznać przeciwnika. No i potem następuje taka sentencja, że kto zna siebie, ale nie zna przeciwnika, wygrywa co drugą bitwę. Kto zna przeciwnika, ale nie zna siebie, też wygrywa co drugą bitwę. Kto nie zna siebie ani przeciwnika, przegra właściwie za każdym razem, ale ten, kto zna siebie i zna przeciwnika, wygra 1000 bitew. Bo 1000 w takim rozumieniu, trochę tak jak 7 u Izraelitów, no to u nich 1000, czyli jakaś nieskończoność, symbol nieskończoności. I teraz w związku z tym, żeby stworzyć dobrą strategię, trzeba dokonać dwóch aktów rozpoznania. Trzeba rozpoznać siebie i rozpoznać świat, który jest naszym przeciwnikiem w tej grze. Mogę jechać dalej? Tak, jak najbardziej. Słucham. Wiesz, i teraz, bo jednym z największych błędów, jakie ludzie robią, grając w grę o biznes, czy grając w grę o kasę, jest rozpoczęcie gry na zasadach, które próbuje nam narzucić przeciwnik, czy partner, czyli świat. Świat ma różne przejawy, żeby było jasne, świat nie jest zły, świat ani nie jest zły, ani nie jest dobry, on po prostu jest. Natomiast w związku z tym, że jest, to ma pewne wyjeżdżone tory, w które można łatwo wpaść. I teraz, jeżeli będziemy grać na zasadach świata, no to po prostu przyjmiemy któryś z tych torów, i potem relatywnie łatwo jest obudzić się w wieku 65 czy 70 lat i zorientować, że życie przeleciało. Weekend, praca, wakacje. O, jestem dziadkiem. Za chwilę mnie nie będzie. Nie? Z tego powodu relatywnie niewiele osób żyje inaczej, tak? Żyje według innego schematu. Większość tych osób to przedsiębiorcy, chociaż nie tylko, bo są też różne inne wolne dusze, artyści, mówcy, ale generalnie jest tak, że takich osób, które żyją na własnych zasadach, jest relatywnie niewiele i to, co jest cechą wspólną osób, które żyją na własnych zasadach, jest to, że mają swoją oryginalną strategię na życie. No bo w ogóle jak się rodzimy, to świat w tym miejscu, w którym się rodzimy, ma już na nas pewien pomysł. I problem polega na tym, że wcale nie zawsze nam się ten pomysł może podobać. Nie? No bo oczywiście jeżeli komuś odpowiada to właśnie, żeby być dronem i statystą w cudzej bajce, okej. Ale jeżeli jest tak, że w historii o pięknej i bestii chcesz być piękną albo chociaż bestią, no to musisz o to zadbać. Jeżeli nie zadbasz, to będziesz tym tam czajnikiem, świecznikiem, czy jakimś tam innym jeszcze, czy poręczą, jeszcze gorzej, poręczą na schodach w pierwszej scenie. No i teraz, co mam na myśli w kontekście poznania siebie? Bo to wydaje się, że jest prostsze i ważniejsze.
Trzeba poznać siebie w dwóch obszarach. Trzeba poznać siebie w obszarze tego, co jest dla mnie ważne, czyli moich wartości, i poznać siebie w obszarze moich zasobów. Wartości to jest to, co decyduje o tym, że czujemy długoterminową satysfakcję z tego, że idziemy w kierunku rzeczy, które te wartości realizują. Większość ludzi nie ma rozpoznanych wartości. I tak naprawdę, i co więcej, uwaga, jak nie masz rozpoznanych wartości, to bardzo łatwo jest wpaść w te tory, o których mówiłem, czyli zacząć realizować wartości, które domyślnie narzuca nam świat. Czyli na przykład realizować ten, tak dla nas, dla ludzi zachodu, realizować wzorzec pod tytułem ocena mojego życia mierzy się w znajomościach, pieniądzach, samochodach i tytułach. To nie jest zła strategia, jeżeli pasuje do twoich wartości. Natomiast co, jeżeli nie pasuje? No więc pierwsza rzecz i najważniejsza moim zdaniem, czyli najważniejsza rzecz najważniejszej rzeczy, to poznać swoje wartości, czyli dowiedzieć się, w jaki sposób ty sam ocenisz grę, w którą grałeś na koniec gry. Czyli poznać zasady, nie zasady grania, tylko zasady wygrywania. Bo każdy człowiek dokonuje punktacji życia, swojego życia, cudzego pewnie też, ale swoje jest najważniejsze, według innej punktacji. Każdy ma tą punktację inną. Każdy tą punktację przeprowadza, tylko że niektórzy robią to nieświadomie. Ci, którzy robią to nieświadomie i żyją według wartości, które nie są zgodne z ich wartościami, są smutni, niezadowoleni, mają depresję, popełniają samobójstwa. No, katastrofa po prostu ich spotyka różnego rodzaju. I może, ja wiem, że ten wstęp może brzmieć tak, że za chwilę wyciągnę wahadełko i zacznę rozpoznawać wasze energie albo czytać coś z waszych znaków zodiaku, a najbardziej zabawne jest to, że znam niewiele osób, które są po drugiej, jakby jeszcze bardziej po drugiej stronie tego niż ja. Ale jednocześnie jest tak, że ten świat samorozwoju nie jest taki kompletnie niepotrzebny, tylko że czasami można w nim utonąć za głęboko. W ogóle, żeby nie tonąć za głęboko, przygotowując się, pamiętam, że zwracałaś mi uwagę na to, że warto o tym wspominać. Nie? Czyli pierwsza rzecz, którą trzeba ustalić, żeby zrobić dobrą strategię, to trzeba ustalić o co mi chodzi w życiu, co jest dla mnie w ogóle wartościowe w życiu, co jest dla mnie ważne. Z tych rzeczy, które są warte czegoś dla mnie w życiu, formułuję marzenia. Marzenia, czyli nazwanie konkretnych światowych emanacji moich wartości. Jeżeli na przykład moją wartością jest rodzina, no to moim marzeniem będzie jako mężczyzny mieć żonę i trójkę dzieci, na przykład. Nie? A dla kogoś, dla kogo wartością jest kariera, to może być tak, że marzeniem jest zostać prezeską największej firmy metalurgicznej na świecie. Natomiast marzenia mają to do siebie, że one w sposób konkretny i rzeczowy wyrażają to, co ty chcesz osiągnąć. Ale marzenia to nie są cele. Czym się różni marzenie od celu? Banalną rzeczą, datą, czyli osadzeniem na osi czasu. Bo trzeba pamiętać o tym, że ludzie są istotami czterowymiarowymi, to znaczy istnieją w przestrzeni trójwymiarowej i w czasie, A w związku z tym jako istoty czterowymiarowe, no musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w którym miejscu wymiaru pod tytułem Małgorzata albo w którym miejscu wymiaru Maciej jest realizacja danego naszego marzenia. I w ten sposób powstaje cel. Ale cel życiowy. I teraz cele życiowe pozwalają nam, wiedząc o tym, co i kiedy chcemy osiągnąć, pozwalają nam już komunikować ze światem językami, które są dla świata zrozumiałe, czyli językami walut. Są różne waluty. Pieniądze, znajomości, wiedza, mądrość, niekoniecznie tożsama z wiedzą, nie? Dostęp do pewnych informacji, relacje bliższe, dalsze. Tych walut jest dosyć dużo, prawdopodobnie może być tak, że każdy może tworzyć swoje waluty, jak pokazuje przykład kryptowalut. Natomiast waluty to jest taki system interakcji ze światem, bo
świat składa się z innych ludzi i oczywiście składa się też z tego tła, ale nasz świat jest konstruowany z innych ludzi, którzy mają swoje wartości, swoje marzenia, swoje cele i do realizacji tych wartości, marzeń i celów potrzebują walut. Co więcej, jako istoty współzależne jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Ty umiesz coś, czego ja nie umiem, ja umiem coś, czego nie umiesz ty. I ta wymiana odbywa się na bazie wymiany albo wymiany barterowej, która powiedzmy sobie okazała się mało skuteczna i gdzieś tam na etapie przejścia z neolitu do antyku ktoś wymyślił takie rozwiązanie jak pieniądz, czyli to była taka pierwsza waluta abstrakcyjna, oderwana od rzeczywistości, ale potem tych walut wytwarzaliśmy coraz więcej, pieniądz ewoluował, głowa może rozboleć od myślenia o systemach monetarnych, ale czemu o tym mówię? Dlatego, że z celów życiowych poinformowanych kwestią, jakie waluty i kiedy chcemy zdobyć, powstaje nam wizja biznesu, czyli powstaje nam informacja o tym, jakiej wielkości biznes i robiący co chciałbym robić. Oczywiście przy założeniu, że idę ścieżką biznesową. I tu wspominam o tym, na co mnie uwrażliwiałaś, czyli kwestie biznesu skupionego na zarabianiu pieniędzy albo na realizowaniu pasji. Bo znowu, trzeba uważać na to, żeby ciągle być zgodnym ze swoimi wartościami. Jeżeli dla ciebie kluczową wartością jest samodzielność, to mając do wyboru drzwi droga do milionów albo droga do większej, tak, albo droga do dziesiątek tysięcy, ale z samodzielnością, to będę wybierał te drzwi, które będą pasowały do moich wartości. I nie ma jednych uniwersalnie dobrych drzwi. I teraz jak mamy ułożoną w głowie tą wizję biznesu, czyli co ten biznes ma dla nas robić, czyli ile ma zabierać mojego czasu w zamian za jakie waluty, w tym momencie jestem w stanie zacząć układać swoją strategię dla tego biznesu. I tutaj skończyłem pierwszy komponent, czyli poznaj siebie. Drugi komponent, który informuje strategię, to jest dotyczący poznawania siebie, to jest komponent związany z zasobami. Bo jedna rzecz, którą mamy, to są wartości, czyli to, co chcemy, to co nas cieszy. Można nawet jeszcze inaczej powiedzieć, przyrównując to do gry, to wartości są naszą osobistą metodą oceny przebiegu gry. A druga rzecz, którą dysponujemy, to są zasoby. Każdy z was, kto grał czy w planszówkę, czy w grę karcianą, w szachy, no wiecie, że każdą grę, nawet w piłkę nożną, każdą grę zaczyna się w jakiś sposób. I to ten wyjściowy układ, to jak wyglądamy na początku, to są nasze zasoby. Te zasoby się mieszczą w takich trzech metakategoriach. Pierwsza metakategoria to jest to, co wiem i umiem, czyli moje kompetencje intelektualne. Druga kategoria to jest kategoria, co mam. Ale to jest szeroka kategoria, bo do niej zalicza się zarówno to, jakie mam ciało, małe, duże, silne, słabe, zwinne, szybkie, niepełnosprawne, pełnosprawne, nadzwyczajnie sprawne. Może mogę ciąć laser oczami, może ciąć stal oczami, nie mogę ciąć stali oczami. Ale również, czyli zarówno kwestie ciała, czyli tego, jakie ono jest z natury, czyli właśnie wysokie, niskie, chude, grube, ale też co z nim zrobiłem, moje talenty, czyli co mi wychodzi łatwo, bo może być tak, że mam jakieś wartości, a talenty zupełnie nie ułatwiające realizacji tych wartości. Wreszcie majątek jednego rodzaju. To są moje żetony, to są rzeczy, z którymi zaczynam. I mam jeszcze jedną rzecz, czy można powiedzieć rzecz, mam jeszcze jedną grupę zasobów i to jest to moja sieć społeczna. Kogo ja znam i kto zna mnie. No i jak robię to, no to nie robię tego mam poukładane to w ten sposób, że nie mam tych rozterek, bo ludzie, którzy nie mają strategii, mają taki problem, że mają rozterki.
kurczę, no to może, a może by wziąć te 20 tysięcy tanich ołówków, nie? Bo wiesz, no, handlujesz karmą, handlujesz świeżą karmą premium, a ktoś mówi, kurczę, mam kontrakt na 7 schronisk dla zwierząt, nie? Ale tam musisz karmę suchą i tanią dostarczyć, nie? I wiesz, i to są takie, albo odwrotnie, nie? Że zaopatrujesz schroniska i fermy, tak się mówi, farmy, hodujące, czy hodowle psów rasowych, już taką przyzwoitą, ale masówką, a ktoś mówi, że tutaj właśnie potrzebuje jakiegoś takiego produktu świeżego, premium, w ogóle najlepiej cateringu dietetycznego dla psów i nie mając strategii, ja mam wyzwanie. Ja myślę, ojej, może się tym zajmę, może się tym nie zajmę, kurczę, i co teraz? I tracę czas. I to jest najgorsze. Boże jedyny. I ta strata czasu jest i fokusu jest najgorszą rzeczą, jaka nam się może wydarzyć, bo błędy biznesowe w ramach strategii są normalne. Błędy biznesowe w ramach strategii mogą się wydarzyć. Natomiast błędy biznesowe realizowane w ramach strategii powodują, że my się robimy silniejsi. Bo uczymy się, jak lepiej tą strategię realizować. Natomiast błędy biznesowe, które nie są w ramach strategii, to są po prostu jakieś błędy o charakterze ogólnym. I okej, dobra, czegoś się dowiaduję o świecie, czegoś się dowiaduję o sobie, ale nie mogę powiedzieć, że wartość mojej firmy rośnie, że wiesz, na przykład, że biorąc ten przykład ołówków. Handlowałem ołówkami premium dla grafików, zrealizowałem zamówienie dla przedszkoli, które miało być tanie i się okazało, że sorsując te tanie ołówki nie wziąłem pod uwagę cła i wyszedłem na zero. Czy się narobiłem i ty, no i jaki jest mój feedback z tego? Nie? Czego się nauczyłem? No nauczyłem się tego, że nie trzymanie się strategii ma konsekwencje. Okej. Okay. Ale to można było w tym sensie, to jest wiedza na poziomie tak ogólnym, że można ją oglądając filmik na YouTubie wchłonąć. Nie? Nie trzeba na przykład strawić kwartału czy pół roku na realizacji bezsensownego zlecenia. Ale to się tyczy wielu rzeczy. Zobacz, ludzie zatrudniają pracowników. Zatrudniają pracowników bez sensu, bo dostają opcję prowadzenia takiego programu z Urzędu Pracy. I z tego powodu myślą sobie, no kurczę, co prawda nie wiem, co będzie ten człowiek robić, ale go sobie wezmę. Albo jest tak, że biorą człowieka. No to ja tak brałem, to znam, przeżyłem i to wiem, że to jest duży błąd. Człowieka albo zasoby, no, o, świetny człowiek, Boże, jaki utalentowany. Nie, no to bierzemy go. To jest tak utalentowany człowiek, że muszę go zatrudnić. A co będzie robił? Nie wiem. Ale jest świetny, jest wybitny, więc będę go trzymać. Albo biuro. No, będziemy się rozrastać, co prawda teraz nie potrzebujemy, to tak zrobiliśmy w naszej firmie księgowej. A to weźmiemy sobie jeszcze czwarte piętro. No to nic. Przyda się, nie? Bierzemy. Na pewno coś wymyślimy. Otworzymy jakąś firmę, jakiś biznes będziemy robić, ludzie będą musieli siedzieć. No. I przedsiębiorcy, którzy działają, bo tak, szczególnie na to, na takie błędy inwestycyjne, czyli na inwestowanie bezmyślne, narażeni są przedsiębiorcy o takim rycie, którzy chcą budować. To są w zasadzie trzy takie główne rodzaje przedsiębiorców. Zwolennik wolności, czyli człowiek, który jest w biznesie, żeby nie mieć szefa. Ci ludzie mają inne problemy. Oni się często boją skali, mają brak odwagi, przechodzą im koło nosa okazje. Czasami jest tak właściwie, że nie zauważają tego, że tam się coś, że jakieś okienko się zamknęło. Drugi rodzaj to są ludzie, którzy są dla hajsu i ci ludzie po prostu cisną kasę. I oni z kolei są narażeni na ryzyko oportunizmu, bo widzą, wszędzie gdzie widzą pieniądze, to się na to rzucają.
No i wreszcie są budowniczy, którzy budują, no właśnie, nie wiadomo po co budują, ale chcą coraz większe budować. Więcej ludzi, więcej spółek, więcej aktywów, wszystkiego więcej. Maksymalizują swoje pole wpływu na świat i w związku z tym bardzo często dokonują nieprzemyślanych, nadmiarowych, ponad plan zakupów czy zatrudnień albo rozszerzeń biznesu. Warto też w ramach odpowiadania sobie na pytanie właśnie kim jestem, nie? I o wartości i o zasoby, to wiedzieć, czy ja jestem tym takim wolnym strzelcem i po prostu jestem w biznesie dla wolności, czy dla kasy, czy dla budowania, dla frajdy budowania, no bo to co prawda nam nie da in plus rzeczy, ale to nas może przed różnymi rzeczami przestrzec. Nie? No, to tak. Wojtek Mazur jeszcze chciałby ci zadać pytanie. A, cześć. Maciej, jak idzie przedsprzedaż książki i kiedy planujecie jej wysyłkę? A, ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale wiem, że chyba sprzedaliśmy kilkadziesiąt egzemplarzy. Zajmuje się tym mój wspólnik. Natomiast w kontekście przygotowania się do wydruku, to mamy już gotowy wysłany finalny skład. A czekaliśmy jeszcze kilka dni, ponieważ wstęp do naszej książki postanowił napisać Tad Witkowicz, czyli pierwszy polski miliarder. I napisał i czekaliśmy na to dodatkowy tydzień, ale myślę, że warto, bo Tad powiedział, że nic nie będzie pisał, póki nie przeczyta. Przeczytał, powiedział, że dobry, napisał. I spodziewamy się, że będziemy dostarczać chwilkę później niż planowaliśmy, czyli nie do 15 lutego, tylko do końca trzeciego tygodnia lutego. Wojtku, pozdrawiamy, a ja mam jeszcze dla ciebie jedno pytanie. Pytanie niespodziankę, którą ci obiecałam. Co według ciebie może zapewnić sukces w branży e-commerce? Trzy rzeczy. Na jedną nie masz wpływu, a na dwie masz. Znajomość siebie, znajomość świata i szczęście. Lepiej nie liczyć na szczęście i postawić na to, żeby rozeznać to, kim jesteś, czego chcesz, czym dysponujesz i bardzo wnikliwie przyglądać się światu. Plus myślę sobie, z takich dużo bardziej praktycznych tipów, to wybrać sobie bardzo mądrze i bardzo ostrożnie wybrać sobie to, czym będziesz, w sensie tą grupę docelową, której potrzeby będziesz zaspokajać, pamiętając o tym, że trendy mijają i firma zbudowana na trendzie ma relatywnie małą wartość, w tym sensie ona wygeneruje kasę, wygeneruje nadwyżki, ale może nie generować długoterminowej wartości, bo się po prostu może ten trend skończyć. W drugą stronę handlowanie rzeczami powszechnymi jest obciążone takim ryzykiem, że tam wygrywa ogromny kapitał. No więc wydaje się, że wybór asortymentu wbrew pozorom, który wynika z kolei z tego, kogo chcesz obsługiwać, jest kluczem, ale ja powiem ci tak, bo jak wiesz, chyba wiesz, my mamy z Pawłem swój e-commerce. My mamy e-commerce z tej kategorii mniej popularnej, to znaczy nie handlujemy towarami fizycznymi, tylko handlujemy usługami prawnymi, ale ustandaryzowanymi. I tym, co powoduje, że my wygrywamy, jest to, że rozumiemy naszego klienta. Czyli my wygrywamy strategią marketingowo-sprzedażową. To znaczy my rozumiemy tego, kto od nas kupuje. Teraz jeżeli ten produkt, który sprzedajemy dzisiaj, on się może zdezaktualizować, bo może go na przykład zamknąć polityka polska. Ktoś może stwierdzić, zmieniamy to prawo, ten jeden paragraf wylatuje i okazuje się, że rozwiązanie, które sprzedajemy, przestaje funkcjonować, ale my znamy naszego klienta
wiemy z kim tańczymy i w związku z tym wiemy, jak zbudować kolejny produkt, czy czym zastąpić ten produkt. I teraz jeżeli, ale to jest to, że trochę, no co Maciek Stępa ma wymyślić lepszego niż Sun Tzu? Szczegóły, tak, czy jakby operacjonalizacja tych myśli, okej, mogę coś podpowiedzieć, bo Sun Tzu trochę nie wiedział, że będzie internet. I oczywiście on się jakby interesował filozofią wojskowości, a nie handlem w przestrzeni cyfrowej. Natomiast jakby to, co pozostaje niezmienne, to to, że znajomość siebie i znajomość tego, z kim tańczysz, czyli twojego no właśnie, bo w biznesie twój partner, twój klient nie jest wrogiem, nie? To nie jest wróg jak na polu bitwy. No on jest partner jak w tenisie, ale to w pewnym sensie jest przeciwnik, nie? No bo ty chcesz mu wbić punkty, nie? Ale z drugiej strony, w odróżnieniu od wojny, ty chcesz, żeby on się cieszył grą. Czyli ty chcesz mu wbić więcej punktów niż on tobie, ale chcesz, żeby dalej grał. I z tej perspektywy myślę sobie, że jakby tym, co cię broni przed dezaktualizacją produktu, jest bardzo głębokie zrozumienie twojego klienta. I tak sobie myślę właśnie, że gdybym miał wam dawać tipa, to bym namawiał do tego, żeby w tych poszczególnych obszarach. W obszarze strategii finansowo-administracyjnej, żebyście wybrali najtańszą możliwą firmę, jaka jest, z najmniejszymi podatkami, jakie tylko są możliwe, ale spośród tych tanich rozwiązań, żebyście wybrali takie, które mało obciąża. Bo są tanie, które wymagają skomplikowanej księgowości, doradców podatkowych i tak dalej. I często warto zapłacić parę złotych więcej podatku, ale się mniej z tym męczyć. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o ile to możliwe, pracować na cudzym kapitale. W kontekście strategii personalnej, jeżeli chcesz być malutką firmą, to lepiej jest mieć sprawdzonych partnerów biznesowych niż pracowników. Jeżeli chcesz być malutką, w sensie jednoosobówką, czy tam jednoosobówką z pomocnikiem, to lepiej, żeby ten żeby to utrzymanie tego pomocnika nie było na tobie. I znowu, za fulfillment w zewnętrznej firmie zapłacisz więcej, ale jak pracownik zapije albo zapomni przyjść, albo będzie robić błędy, to ty będziesz płacić. Nie? A jeżeli masz fulfillment zewnętrzny, to przynajmniej możesz od kogoś egzekwować. Ale jeżeli chcesz budować firmę kilkudziesięcioosobową, no to z kolei licz się z tym, że dużo lepiej zarabia się, w sensie swoje kosztuje mniej, pod warunkiem, że cię na to stać, jakkolwiek to dziwnie brzmi. Jeżeli chodzi o strategię produktową, no to tutaj tak naprawdę ja znam się na tyle niewielu niszach, że wręcz nie będę się odważał, ale to co mogę powiedzieć, to to, że lepszy jest partner, twój dostawca, który jest pewny niż tani. Tak przynajmniej uczy mnie moje doświadczenie. Bo my na przykład tą usługę prawną realizujemy z partnerem, z którym pracujemy od wielu lat. Jest sprawdzony, zweryfikowany, znamy jego wady, znamy jego zalety. I są opcje tańsze, nawet chyba dwa razy tańsze. Ale takie, które grożą ryzykiem tego, że my będziemy potem się tłumaczyć z tego, jak ten sourcing został zrobiony. Że nasi klienci będą na koniec mieli pretensje. No i wreszcie w kontekście tej strategii marketingowo-sprzedażowej trochę zataczam łuk i powiem jeszcze raz, żeby to wybrzmiało to, od czego zaczęliśmy, czyli moim zdaniem jeden najważniejszy protip w e-commerce, ale on chyba tak naprawdę jest też prawdziwy w ogóle dla handlu, czy w ogóle dla biznesu, ale w e-commerce nie mniej, a być może nawet bardziej, to jest, żebyś znała tego człowieka, tą osobę, ten prototyp, ten archetyp, którego problem rozwiązujesz. Żebyś rozumiała tą osobę szerzej, poza tylko tym problemem. Najlepiej, żebyś oddychała tym twoim klientem, żebyś w ogóle piła twojego klienta. Wiesz co mi, żebyś po prostu czuła każdym neuronem, żebyś doskonale znała tego klienta. Bo co to powoduje? To powoduje, że będziesz w stanie, nawet jeżeli ta polityka ogólnoświatowa, nauka spowoduje, że twój produkt będzie z dnia na dzień do śmietnika,
to ty znajdziesz inny, bo rozumiesz twojego klienta, rozumiesz tą osobę, której służysz. I tym bym chyba zakończył. Kacper Żurawa jeszcze tutaj pyta, czy mógłbyś proszę rozwinąć pojęcie znać siebie? Znać siebie. Może Kacper nie był z nami od początku, to proponuję obejrzenie materiału od początku, ale dosłownie w trzech żołnierskich słowach. Siebie trzeba poznać na dwóch poziomach, to znaczy trzeba poznać siebie na poziomie wartości, czyli tego, co jest dla mnie w życiu ważne, co, w jaki sposób ocenię, czy moje życie było dobre, i na poziomie zasobów, czyli co ja mam, co wiem i umiem, kogo znam, kto mnie zna i kto mnie lubi, czyli moje sieci, moich kompetencji intelektualnych, moich sieci i tego, co mam fizycznie, czyli mojego ciała, moich talentów, czyli tego, co mi przychodzi łatwo, co mi przychodzi trudno, i mojego majątku. A to jest o tyle istotne, w tym, i trochę wyczuwam tę intencję w kontekście tego znania siebie, zarówno chcę wiedzieć w kontekście zasobów, w czym jestem dobry, ale też chcę wiedzieć, w czym jestem słaby. I tam, gdzie jestem słaby, nie tracę czasu i nie próbuję tego robić swoimi siłami, tylko od razu szukam pomocy na zewnątrz i ją kupuję. Bo czas jest nieubłaganie skończony. I mam nadzieję, Kacprze, że odpowiedziałem na twoje pytanie. Dziękuję ci bardzo i dziękuję za całą tą naszą rozmowę. Myślę, że pod kątem strategii dowiedzieliśmy się kolejnej masy ważnych rzeczy, tak? Maciej, gdzie możemy ciebie znaleźć? Na sprzedajfirmę.com, na sprzedajfirmę.pl i na kanale YouTube'owym Zbuduj firmy na sprzedaż. Okej, okay. I ja jeszcze zachęcam wszystkich, żeby kontaktowali się z tobą lub zadawali pytania na e-commerce.pl. O, zdecydowanie. Mam nadzieję, że ty będziesz też tam częściej pisał, tak jak ja się planuję wziąć za siebie i częściej pisać, tak? Mam nadzieję, że twoje wpisy też będę częściej czytała. Bardzo chętnie dam się zmobilizować. Bardzo się cieszę, w takim razie mamy deala. A ja was wszystkich zapraszam w takim razie na kolejny odcinek Przedszkola e-commerce. Będziemy podsumowywać wszystko, co wiemy na temat strategii. A dzisiaj już dziękuję wam bardzo i do zobaczenia.